Cześć kochani! Witam was Teofil, czyli Teoś. Co tam u was? Wiosna w koło. Pewnie jesteście radośni z tego powodu. Ja niestety muszę się wam przyznać, że ostatnio nie mam humoru. Powiem wam nawet, że trochę jestem smutny. Panie z biblioteki wołają ostatnio za mną. Teofil, bibliofil. Wiecie może, co znaczy słowo bibliofil? Nie? No właśnie. Ja od kilku dni główkuję. Czyżby mnie przestały lubić i zaczęły przezywać? Co może znaczyć słowo bibliofil? Biblioteka od biblioteki może? Może dlatego, że tu mieszkam wśród książek? Bibliofil, fil. Nie, 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 na pewno to nie chodzi o zespół muzyczny. Fil to może od filii bibliotecznej. Tam. W końcu mieszkam wśród książek. Przyszedłem do biblioteki, dokładnie do czytelni i siedzę sobie dzisiaj wśród słowników, encyklopedii i mądrych leksykonów i postanowiłem wyjaśnić naukowo to trudne słowo bibliofil. Dlatego dzisiaj nie będę za długo z wami rozmawiał, bo muszę brać się do pracy. Kochani, do zobaczenia! Żegna was Teofil, bibliofil, no mam nadzieję, że to jest komplement. Opowiem wam o tym przy następnym spotkaniu, a teraz wracam do moich mądrych książek. Cześć, pa, pa, kochani.